Miłuj się
za to, że znając słabość ludzkiej natury, ustanowiłeś sakrament pojednania. Dziękuję, że wciąż powołujesz ludzi, którzy w Twoje imię mogą odpuszczać grzechy i pomagają mi podnosić się z życiowych upadków. Dziękuję Ci za wszystkich kapłanów, którzy udzielili mi sakramentów, za ich dłonie, które przynosiły Chrystusa, rozgrzeszały, namaszczały i błogosławiły. Dziękuję Ci także za tysiące ludzi w zakonach klauzurowych, którzy codziennie wznoszą do nieba ciche modlitwy za nawrócenie grzeszników, a więc także za moje nawrócenie. Dziękuję za proste gesty podania rąk,
słowa na przywitanie, uśmiech, troskę, życzliwość. Dziękuję za bezinteresowną pomoc, jakiej tak wiele doświadczyłem. Dziękuję za modlitwy skierowane do mojej intencji. O wielu z nich dowiem się z pewnością dopiero na tamtym świecie. Dziękuję Ci, że i w moje serce wpisujesz dobre pragnienia, dzięki których ja sam mogę służyć swoim bliźnim i wnosić w ich życie radość. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Chryste, dziękuję Ci za moich przyjaciół. Dziękuję za tych wszystkich ludzi, którzy są przy mnie w najtrudniejszych momentach życia i pomagają mi znosić cierpienie i porażki, z którymi o własnych siłach nie umiem sobie poradzić. Dziękuję Ci za ludzi, którzy wyciągnęli do mnie pomocną dłoń wtedy, gdy wszyscy inni się ode mnie odwrócili. Dziękuję, że dzięki współpracy z Twoją łaską ja także mogę pomagać innym ludziom podnosić się z ich upadków. Dziękuję za dar obecności drugiego człowieka, dzięki któremu łatwiej jest znosić trudy codzienności. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Chryste, dziękuję Ci za to, że obdarowałeś mnie uczuciami. Dziękuję Ci, że mogę odczuwać radość, gdy jestem szczęśliwy. Dziękuję za złość i gniew, które pokazują mi prawdę o moim mnie samym. Dziękuję za uczucie żalu, gdy kogoś skrzywdzę, i za lęk, który przypomina mi, że ciągle za mało ufam Twojej miłości. Dziękuję Ci, że mogę współodczuwać z drugim człowiekiem, że mogę z kimś współcierpieć, ale także dzielić się radością. Dziękuję Ci, że uczucia ubogacają moje życie i pozwalają mi pełniej przeżywać moje człowieczeństwo. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za wybaczać także mi wtedy, gdy ja już nie mogę na siebie nawet spojrzeć. Dziękuję Ci, że Ty zawsze czekasz na mnie, jak miłosierny ojciec na swoje ukochane dziecko. Dziękuję Ci, że patrząc na mnie dostrzegasz przede wszystkim dobro, które jest we mnie, a dopiero potem grzech. Dziękuję Ci, że każdego dnia dajesz mi nową szansę i pomimo moich licznych upadków
nie ingerujesz w moją wolną wolę. Dziękuję Ci, że obiecałeś mi, że każdy, nawet najgorszy grzech, spłonie w ogniu Twojego miłosierdzia. Któryś za nas cierpiał.
błogosławimy Ciebie. Chryste, dziękuję Ci za życie. Uświadamiam sobie, jak wielki to dar, najczęściej wtedy, gdy ktoś bliski mi umiera. Dziękuję Ci za każdy mój oddech i za każde uderzenie mego serca. Dziękuję Ci za zdrowie, które zaczynam doceniać dopiero wtedy, gdy się pogarsza. Dziękuję Ci, że Ty dajesz mi wszystko, co jest potrzebne do życia, że troszczy się o to, by miał co jeść i gdzie mieszkać. Dziękuję za tysiące rzeczy i setki ludzi, którzy moje życie ubogacili swoją obecnością, a za których nigdy Ci nie dziękowałem. Któryś za nas cierpiał. Zmarli z powodu pandemii koronawirusa.
Wieczny odpoczynek raczy dać Panie. A światłość wieku i stanie Pańskie. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie. A światłość wieku i stanie Pańskie. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie. A światłość wieku i stanie Pańskie. Niech odpoczywają w pokoju.